Hejka, witam was w kolejnym filmie. 1, 2, 3! Dzisiaj kolejny film z serii ślubnej, z serii weselnej. Troszeczkę taki bardziej niesiedzony, tylko bardziej taki... Może więcej się będzie w tym filmie działo, ale ogólnie mam dla was dzisiaj do pokazania, a właściwie to nie tylko dzisiaj, bo ten filmik będzie się tworzył przez jakiś dłuższy czas, ponieważ dzisiaj chciałabym wam pokazać część moich dekoracji, które robię sama na moje wesele. Ogólnie jak wiecie, ja dość sporo chciałabym przeoszczędzić, zaoszczędzić na moim weselu i dlatego dużo dekoracji robię sama i z pomocą mojej mamy. Poza tym moje dekoracje są dość mocno minimalistyczne, mam dość mało dekoracji, a do tego styl na moim weselu jest rustykalny. Pierwsza sprawa to jest to, że bardzo mi się podoba ten styl, a druga sprawa, że bardzo dużo wtedy rzeczy można zrobić samemu i bardzo polecam wam użycie tego rodzaju dekoracji, tego stylu weselnego, kiedy chcecie przyoszczędzić dość sporo na weselu. Pierwsza sprawa, którą stwierdziłam, że zrobię sama, jest to rzecz, którą znalazłam na Pinterestie. Nie musiałabym w sumie jej robić, ale stwierdziłam, że chciałabym, bo bardzo mi się podoba to, w jaki sposób jest ona zrobiona. Ogólnie inspirowałam się czymś podobnym do tego właśnie, czyli po prostu będzie to powitanie gości, które będzie tak jakby na takim ganku przed restauracją. Będzie to jakby już w środku w restauracji, ale nietypowo na sali. Nie będę używać żadnych balonów, ale ogólnie użyłam do tego właśnie palety, takiej drewnianej palety. Pomalowałam ją, później napisałam na niej na początku markerem, ale to nie do końca mi wyszło tak jak chciałam, bo ten marker mi robił takie smugi, nie było to takie ładnie, idealnie białe, tylko właśnie prześwitywało przez to kolor tego drewna, tego impregnatu, którym malowałam drewno. Także ogólnie napis to będzie: witamy gości weselnych, jest on napisany najpierw takim markerem olejnym, a potem farbą olejną. Efekt końcowy wygląda w ten sposób, myślę, że wygląda on spoko, wygląda to ładnie i będzie to postawione na stoliku, takim małym stoliczku, żeby to było jakby widoczne przez wszystkich. Ogólnie w planach jeszcze jest później ułożenie na tym jakieś winorośli albo coś z eukaliptusem, ale to ogólnie będzie sztuczne, więc efekt końcowy na pewno wam pokażę na sali, jak już będę wam pokazywała, jak wygląda wszystko, jak będziemy już dekorować salę. Kolejną rzeczą, którą robiłam sama, są moje winietki. Winietki będą to szyszki, które będą na plastrach drewna, takich malutkich plasterkach drewna. Przyklejone będą na to szyszki i w środku będzie wsadzona karteczka z napisem, kim jest ta osoba, która siedzi właśnie na tym miejscu. Ok, lecimy z tymi szyszkami. Od razu przepraszam was za wszystko, co jest za mną, ale naprawdę nie mam czasu na to, żeby najpierw posprzątać przed tym nagraniem, także to jest po prostu rzeczywistość aktualnie. Ja tutaj właśnie lecę z winietkami dzisiaj, lecę z tymi oto podporami z drewienek, z brzozy. Tak one wyglądają. A tutaj mam moje szyszki, które zbierała moja babcia dla mnie, kiedy była jesień. Ogólnie będzie to wyglądać w ten sposób. Mam tutaj jeszcze klej na gorąco i lecimy z tym. Jeśli chodzi o karteczki, to również robiłam je sama. Były one robione przeze mnie w Canwie. Ogólnie co zrobiłam na samym początku? Wzięłam sobie kartkę A4, podzieliłam ją sobie na tyle części, ile chciałabym
żeby wyszła mi po prostu z tego kartka, wiecie, już poskładana taka mała karteczka, która odpowiada mi wielkością na tą winietkę. Później rozłożyłam tę kartkę i widziałam, na ile części musiałabym podzielić sobie tą kartkę A4 w dokumencie w Canwie. Następnie rozdzieliłam sobie właśnie na siatce, taką siatkę zrobiłam w sumie z tego właśnie na kartce A4 w Canwie, w programie na komputerze. Podzieliłam sobie to takim delikatnym, szarym kolorem na właśnie takie linie i dzięki temu wiedziałam, jak muszą być ponapisywane te różne osoby właśnie. Później znalazłam sobie jakąś taką winorośl, żeby to wyglądało tak właśnie jeszcze w miarę ładnie, tak rustykalnie, i poukładałam ją pomiędzy tymi krateczkami, tak żeby to wyglądała każda z tych krateczek, czyli każda z tych podpisów osoby na winietce, żeby wyglądała ona ładnie i miała jakąś tam część tego zielonego w sobie. No i później, wiadomo, napisałam te osoby, które są zaproszone na wesele, typowo już jakąś taką czcionką, która mi odpowiada. Kolejna sprawa to jest po prostu wydrukowanie tego wszystkiego, wszystkich tych kartek na takiej dość, no staram się taką grubszą kartkę wybrać, żeby to jednak było takie, wiecie, porządne, nie zaraz się nie pogniotło całe. Wydrukować to w drukarni, później wszystko wyciąć, no i wszystko poukładać razem, żeby pasowało i było ładnie wyglądało. Tak wyglądało moje tworzenie, mój proces tworzenia winietek. Kolejną rzeczą, którą tak naprawdę robiła moja mama, były to moje numerki na stoły. I to jest coś, czego jeszcze nie widziałam, szczerze mówiąc. I wpadłam na to w sumie ja, troszeczkę z pomocą mojej cioci, która właśnie była w tej restauracji, restauratorką, u której mam w restauracji wesele. Ale to było ciężkie do powiedzenia dla mnie. Trochę wpadłam ja, trochę ona, trochę jeszcze podłożyła pod siebie to moja mama i w sumie wyszło, że my w trzy wpadłyśmy na super pomysł, jeśli chodzi o numerki stołów, którego jeszcze nigdzie nie widziałam, także super. W jaki sposób będą wyglądać te numerki stołów? Będzie to tak, oczywiście plaster drewna na dole, oczywiście. Potem będzie patyczek drewniany. Patyczek drewniany tak, czyli będzie w formie T. I na tej górnej części będzie powieszona, nie wiem jak to nazwać, chorągiewka, to nie jest chorągiew, coś takiego, po prostu kwadratowa, właściwie to prostokątna będzie wisieć makrama, która będzie właśnie typowo prostokątna, frędzelki na dole i z innego koloru makramy, dokładnie zielonego, żeby pasował mi kolorystycznie, będzie wyszyty na tym numer stolika. W ten sposób to wygląda już jako efekt końcowy. W czasie robienia tego niestety nie byłam z moją mamą, więc nie wiem, jak ona to robiła. Może kiedyś poproszę ją, żeby wam coś takiego nagrała. Zobaczymy. Dajcie znać, czy chcielibyście, czy ktoś jest w ogóle zainteresowany tym. Jeśli nie, to w ogóle nie będę kombinować. Ale no, moja mama teraz lubi bardzo się zajmować takimi makramowymi rzeczami, a to naprawdę ładnie wygląda. Także myślę, że naprawdę to będzie coś takiego ciekawego na tym weselu, nieoczywistego i coś takiego innego, czego jeszcze nikt nie widział. I kolejną rzeczą, którą robiłam, jest to skrzynka na koper. Ogólnie plan na nią jest taki, że jest to skrzynka kupiona w Ikei. Była ona właśnie taka jasna, nie do końca mi odpowiadał ten kolor, więc pomalowałam ją sobie patyną. Znalazłam to na internecie, stwierdziłam, że jest ok, wschnie przez 2 dni, ale jakby jest spoko. Trochę śmierdziało, mogłam tego nie robić w pokoju, w sumie nie przemyślałam tego, ale trudno. Jest to taki kolor właśnie fajny, taki brązowy, ale nie jest on taki, wiecie, bardzo kryjący, tylko taki, który, dzięki któremu jest fajnie te drewno podkreślone, ale nie zakrywa typowo tego drewna tak jak zwykła farba. Fajnie mi to drewno dzięki temu postarzało i zrobiło się takie właśnie bardziej rustykalne. Tak naprawdę ta skrzynka będzie już gotowa, tylko do tego później dołożę sobie sznurek jutowy, na nim napiszę dziękujemy. Tak jakby taki baner z tego zrobię i to będzie wszystko.